Cześć wszystkim! Znowu PON 7. Przeciąg Pillars of Eternity. Dobra. Mamy załatwić jeszcze jedną tą sprawę. Tutaj, związaną z tymi bodajże fałszywymi korzeniami. W tym razie, gdyby pomyśleć logicznie, to najfajniej by było, gdyby ten kupiec po prostu oddał korzenie, a ona oddała pieniądze za nie. No, to miałoby wtedy sens. Ale najwidoczniej tutaj nie chodzi o sens. Okej, dobra. W każdym razie Glenfantanie i tak nas chyba zbytnio nie lubią i chyba nie polubią, więc będę, jeżeli nie uda mi się jej przekonać jakoś, to będę wspierał sprawę kupca. Ponieważ tak, mimo wszystko to kupiec jest tutaj słabszą stroną, tak? Ona ma swoich wojowników, a kupiec jest sam, więc musimy jego wspierać, dobra. Alahi. Przychodzę po pieniądze Rinata. Oczywiście, cóż, Astramoron ceni... Cóż, Estramorn cenią nad pieniądze. Plemię żurawia uprawia te ziemię od pokoleń. Czyżby Rinato uważał, że zioła plenią się jak chwasty, bez wyścigu, bez znoju? Dobiliśmy targu, Rinato dostało nasze plony. Nie możemy zwrócić mu pieniędzy, tak jak nie możemy przytwierdzić raz zerwanych listów Eldach Golan na powrót do Łodygi. Powiedz Rinatowi, że musi pogodzić się z konsekwencjami zawartej przez siebie umowy. Jeśli nie przestanie ronić krokodylich łez, przekażemy mu, jak dyscyplinujemy rozwydrzone dzieci. Okej. Nie jesteśmy jelenioborskimi bestiami. Tutaj obowiązuje prawo gościnności. Wysłanniku Viliana, przekaż mi wiadomość, którą polecono ci dostarczyć. Jak mam ci pomóc? Powiedz Irynatowi, że jeśli nie wyjdzie, zostanie oskarżony o wykradanie gwitańskich reliktów z tej ziemi. Powiedz mu, że jeśli się nie posłucha, jego leniwy członek skończy w klatce. Okej, nie mamy wystarczającej reputacji, żeby to zakończyć. Dobra, skończyła mi się cierpliwość, daj mi pieniądze. Już? Jak bardzo musi być zatem ograniczona? Wynieś stąd to ścierwo. Okej, dobra, cofnijmy się trochę, żeby zgarnąć więcej przeciwników. Ty się uzbrój, otworzymy do niej ogień. Okej, cofnijmy się może trochę tutaj, ale okej, dobra, nie zdążyłem. Okej. Dobra, T1 atakuje Glenfantańskie pierwsze ostrze. Okej, ty jej pomóż. Jej się jakoś szybko zajmiemy. Co możemy mu zrobić szybko? Pożyczony instynkt, detonacja, taktyczna więź. Możemy go podpalić szybko. I rzucić lancę. Okej, paladyn zajmuje się. Tutaj to pierwsze ostrze chyba wpadło w szał, więc chyba nie będzie się dało go zabić. Okej. Al-Rahi rzuciła jakąś falę, to nam przerwało dużo rzeczy. Dobra. Pomóżmy w takim razie paladynowi. Dobra, to pierwsze ostrze padło, więc możemy wrócić do strzału. Okej, dobra, celujmy w to, co celuje paladyn, żeby wykorzystać jego specjalne zdolności. Okej,
Okej. Możesz przywalić mi tutaj. Okej, ktoś tu rzucił świętą ziemię. Chyba paladyn. Okej. Możesz rzucić to. Dobra. I się dalej z tym pierwszym ostrzem. Okej, ale Rahi przeszła na naszą stronę, fajnie. Dobra, no zajmiemy się teraz tym łowcą umysłu. Puf, ładnie. Teraz wszyscy na to pierwsze ostrze, a potem wykończymy Alrahi. Okej. Bez problemów. Szkoda, że nie mogliśmy tego łatwiej ładniej załatwić, ale cóż, trudno. Okej. Co my tu mamy? Solidne rzeczy, ale nic ciekawego. I tutaj również solidne rzeczy. Okej, dobra. Nie zamierzam okradać jej dalej, więc wychodźmy stąd. No i dobra. Idźmy do kupca i oddajmy mu pieniądze. Jest gdzieś tutaj. Dobra, Rinato, na pewno się ucieszy. Odzyskałem twoje pieniądze. Diverus, Belfet, to już prawie straciłem nadzieję. Składam ci podziękowania, przyjacielu. Nareszcie będę mógł uzupełnić asortyment. Spotkajmy się w niebiańskiej latorośli. Jestem pewien, że uda mi się znaleźć specjalne towary dla tak zaradnego klienta. Okej, dobra. Niebiańskiej latorośli, czyli gdzie? Tutaj? Tak, tam jest niebieska latarość. Dobra, dobra, pójdźmy na chwilę i zobaczmy, co on ma na sprzedaż. Pom, 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 pom. Delem. Co to za gość? Nie mówi nic ciekawego. Myślałem, że już jakiś quest pominaliśmy. Okej, okay. Rinato, pokaż mi co masz. Pułapki. Ma jakieś rzeczy. Złoty seller ma. Dobra. Dobra, nic z tego nie potrzebujemy, więc idziemy sobie po prostu. Wracamy do twierdzy. Przy okazji, dalej mam jeszcze jedno zadanie w twierdzy, którego nie ukończyłem. Z tym oddaniem głowy. Z tym zleceniem. Więc przy okazji możemy to w końcu zrobić. No i cóż, a przy okazji to już chyba cała mapa, jaką przyjdzie nam odblokować w grze. Jest jeszcze Biała Marchia. Ale jeżeli chodzi o podstawę Pillars of Eternity, to już chyba wszystkie miejsca w grze. Więc tak. Okej, okay. Idziemy do Kenua. Dzień wypłaty dla najemników.
Tak, mogli trochę więcej tekstów zrobić. Ukończono budowę, opołudniowy mur obronny. Dobra, no to robimy też zachodni z powrotem. Idziemy również do Gajówki, oddamy to zadanie i wracamy do... Tak, wyśpimy się. Bo troszkę jesteśmy poranieni. Wyśpimy się i wracamy z powrotem do bezkresnych ścieżek. Przelem po nagrodę za głowę Nalreda Mądrego. Fuj, śmierdzi równie paskudnie jak wygląda. Dobra robota, oto nagroda. Okej, staliśmy 2000 sztuk miedzi i trochę doświadczenia. Przy okazji jesteśmy już bardzo blisko awansu, tak? Tylko jeszcze 2000, a nawet mniej, 1300. Hey there. Okej, zebrano danin, bandyci zrabowali, zarobek 1100 sztuk miedzi. Hey there. Okej, czyli mimo nawet bez murów, całkiem niezły zarobek już mamy z twierdzy. Okej, co tutaj jest? Owoce. A, okej, dobra. Przejdźmy się jeszcze na dziedziniec. Przecież mamy... Tak, mamy sporo... Tak, do warowni idźmy. Mamy sporo przedmiotów, które dostaliśmy za przygody różne. A część z nich była bardzo fajna. Więc zanim zejdziemy do ścieżek, to przyjrzymy się im. Chcielibyśmy na pewno tą kapokę czy rękawice, które powodowały, że przy krytykach będziemy strzelać falą. Okay. Sprzedawca dóbr wszelakich. Chce coś od ciebie? Raczej nie. Raczej mógłbym do niego sprzedawać rzeczy. Okej, okay, ile mam obozowisk? 4. No to mam wszystkie. Dobra. Dobra. Trochę pieniędzy. Składniki pozbieram, nikomu nie będą przeszkadzać. Dobra, możesz wziąć zwój obrony i dobra, różdżka z czerwonej trzciny. Ne. Dobra, i te dwa przedmioty nas bardziej interesują. Okej. 10% szansa, że przy trafieniu krytycznym święta medytacja. Okej, okay, ale to nas interesuje. Przyznaje druzgocąca fala przy trapieniu krytykiem. Percepcja plus 2. Okej. Okay. Więc tak, zastanawiałem się, czy dać to Gili, czy Alotowi, bo jeżeli spojrzymy na statystyki, Alot ma więcej krytyków niż Gili. Tak, 859 osobiste. Gili ma trafienia krytyczne 740, Alot ma dużo więcej. Ze względu na to, że ona atakuje obszarowo oraz ma śmieszną, tak, niepoważną celność przez tego berła, dlatego on ma tak dużo krytyków. Ale Gili częściej atakuje w zwarciu, znaczy w ogóle wykonuje ataki. Poza tym, co ty masz? Intelekt plus 2, stanowczość plus 1. Okej. Stracimy premię do percepcji. Czy możemy to jakoś odrobić? Chyba na razie nieco.
Spójrzmy, czy mamy jakieś przedmioty, które dawałyby percepcję? Raczej nie. Okej, więc po prostu stracimy tę percepcję, trudno. Będziemy mieli trochę mniej celności. No i dobra. Zobaczymy, jak się to będzie Hey there. sprawdzać w walce. Dobra, wchodzimy na zewnątrz. No i dobra. Zobaczmy jeszcze, jakie ty masz rękawicę. Zręczność plus 2, refleks plus 5. Co ci daje zręczność? Niewiele. Zdecydowanie możemy dać ci te rękawice, które zwiększą obszar działania zdolności. Okej, co daje ta święta medytacja? Koncentracja plus 30, wola plus 15. Czyli nic poważnie interesującego. Dobra. I... Nałóż to. Tak? Dobra, zobaczmy, czy nie mam czegoś innego, co by się stakowało z tym. Nie, nie jest skreślone. Dobra. Więc z takim ustawieniem odpocznijmy. I co chcemy? Percepcja plus 3, moc plus 3. Może stanowczość? Nie. Pomyślałem się, że nie będziemy zbyt dużo rozmawiać tam, więc weźmy baszty. Okej. Eskorta. I eskorta patet i powraca do warowni. Tak, dobra. Nic na tym nie zarobiliśmy, po prostu byśmy stracili, gdybyśmy tego nie zrobili. No dobra. Dobra, potwierdzamy drużynę. Gdzie możemy najniżej zejść? Na poziom 8. No to zejdźmy tam. No i dobra, to jest poziom 8, tutaj są schody na poziom 9. Tak więc pomyliłem się, mówiłem, że byliśmy koło 7 poziomu, a to nieprawda, zeszliśmy chyba na 9 poziom. Tak, na 9 zeszliśmy. Długo tu nie pobyliśmy. Okej. Dziwne, zdawało mi się, że przynajmniej trochę tutaj pobyłem, ale najwyraźniej musiałem wczytać save. Bo za dobrze mi tu nie szło. Ta Adra zmieniła kolor na matową czerwień. Spore fragmenty ścian i sufitu wykruszyły się. Tak. Dobra, przejdźmy tutaj na razie dookoła. Dobra, i zwiadowca przodem. Ponieważ te korytarze nie wyglądają zbyt bezpiecznie. Okej, dobra, to są te pułapki, których nie mogłem rozbroić. Okej, dobra, nie chcemy tędy iść. Wow, dobra. To nie tutaj są te pułapki. Pułapki były tam. Hey there. A tutaj po prostu będziemy otrzymywać obrażenia, jak spróbujemy tam wejść, okej? Myślałem, że tam będą jakieś pułapki, które będzie można rozbroić, żeby nie otrzymywać tych obrażeń, ale najwidoczniej tak nie jest. Just say the word. Dobra? No Hey to chyba there. była po prostu alternatywna ścieżka. Dobra. Wszyscy otworzyć ogień. Tam nie ma redukcji obrażeń odkłutych, więc z problemu to rozwalimy i jedziemy dalej.
Tak, dobra. To było ten poziom. Tak, te drzwi, z którymi miałem problem. Mamy dużo wytrychów, więc nie ma problemu zużyć czasami paru. Okej, dorzuć brakuje do awansu? Sporo. Hey there. Just say the Więc word. dosyć szybko nie zdobędziemy kolejnego poziomu mechaniki. Okej, zaraz się aktywują, tak. Czekaj. Leave it to me. Okej, zablokujcie drogę. Dobra, otworzyć ogień. You should run. Okej. To jest jakiś bagienny szlam. Więc chyba będziemy chcieli go zlikwidować dosyć szybko. Okej, czy to są nośniki duszy? Nie, to są duchy. Okej, dobra. Nie poradzimy sobie tak z tym, mamy za mały zasięg tego. Przestrzeli do tego pogiennego szlamu. Okej, możemy zdetonować kogoś? Spróbujmy. Okej, niezłomny rzucił zaklęcie. Ale rzucię ci również błogosławieństwo, czemu nie? Okej, zdetonowaliśmy, ale zdetonowaliśmy również siebie, więc musimy na to uważać. Okej. Przywalmy im jeszcze magicznym uderzeniem. Tak, teraz dosyć często się będzie aktywować ta święta ziemia. Czy to Paladyn aktywuje? Myślałem, że Ederowi daliśmy to. A nie, okej, dobra, to Eder aktywuje. Ikonka pojawia się na Paladynie, ponieważ on otrzymywał również leczenie. Dobra, tak. Jak widzicie, będzie całkiem nieźle działać teraz. Raz na walkę, jak Eder dostanie krytyk, od razu będzie aktywował tą świętą ziemię, więc myślę, że całkiem fajnie to będzie działać. Okej, poszukajmy pułapek, chyba na razie nie ma żadnych. A, jakieś pierdółki. Okej, zwój wrzącej mgiełki, już chyba mamy taki zwój jeden. Biały liść. No tak, jakiś narkotyk. Okej, co tu mamy? Zwój paraliżu. Paraliż przez 6 sekund. Obszar działania promień 2,5 metry. Okej, to możemy dać. Może się przydać w jakichś kiepskich sytuacjach. Okej. Czy tutaj coś mamy? Nic ciekawego wygląda na to. Okej, czy coś tu jeszcze? Tutaj nie mogliśmy się dostać. Więc może najwidoczniej na koło będziemy musieli pójść. Okej, tu jest ta. Tak, to jest ta komnata, którą udało nam się ominąć. Nawet nie chcę zaglądać, co tam jest w środku, za dużo ran byśmy otrzymali przez to. Wątpię, żeby to było coś ciekawego. Okej? To jest wiatrak. Tak, witrak. Okej? Okej, ładnie. Głębokie rany. Wszyscy rzucić się na niego. Ładnie. Okej. Mózg witraka. Co my tutaj mamy? Coś, co wygląda bardzo podejrzanie. Okej. Cztery wytrychy po prostu. Spoko.
Dobra, zwiadowca przodem. Tak. A, no. W końcu. Tu jakieś pułapki wykryliśmy. Dobra, idź dalej. Okej, okay, co tu mamy? Kryształogryz. Dobra, zajmijmy może najpierw tą bestię najpierw. Okej, okay, wszyscy na niego, ty rzuć się na witraka. Okej. Okay. Co ty jesteś zdominowany? Tak. Zaraz cię naprawimy. Okej, okay. Tak lepiej. Bardzo podoba mi się ta zdolność, którą wzięliśmy. Jeszcze weźmiemy tą zdolność paladyna, żeby był również bardziej odporny na zdominowanie. To już również chyba bardzo poprawi naszą odporność na dominację. Okej. Okay. Jakiś skarbiec? Wygląda na to. Złamane ostrze. Okej, okay, to chyba no, z tego ostrza bezkresnych ścieżek. Okej, okay, obie połówki, część połamanego ostrza, a zdobną rękojeść. Znać więcej części. Okej, okay, ciekawi mnie jakim typem miecza jest to. Jest to ostrze bezkresnych ścieżek. To jest dwuręczny miecz, czy jednoręczny, czy jakiś znowu estok. Jeżeli miecz jednoręczny albo dwuręczny, to możemy użyć. Chociaż i tak mamy już całkiem fajne miecze jednoręczne i dwuręczne, więc zobaczymy. Okej. Okay. Wycofaj się. Dobra, ustawmy pozycja bojowa. Ty złap ich. Okej. Okay. Się ustawmy ładnie. Okej, okay, dobra. Twórzmy ogień do tego, z którym paladyn będzie walczył, jak zwykle. Przywalimy im parę razy. Możesz użyć ataku swojego. Tak, już aktywowaliśmy Świętą Ziemię. Okej. Okay. Tak, te upiory wybuchają i chyba zadają obrażenia. Chyba nasza zbroja jednak pochłania część tych obrażeń, dlatego tak bardzo aż to nie boli. Okej, okay, co my tutaj mamy? Troszkę złota? A raczej miedzi. Jeżeli mam być dokładny. Dobra. Dobra, ty idź przodem. Młody kryształogryz. Wiesz co, złap go tutaj. Tutaj ładnie. Okej. Okay. Gdzie więcej jego kolegów. Ale dobrze. Już tutaj pozycję obronną, rzućmy tylko błogosławieństwo. Okej, okay. Możesz krzyknąć na nich ładnie. Paraliż. Słabo. Okej, okay. Idź jeszcze raz. Okej, okay. Czekajcie aż kolejny podejdzie. Nie będzie chciał podejść, to go zmusimy atakami dystansowymi. Okej. Okay. Dobra, wszyscy po kolei atakujemy. Ładnie. I co my tu mamy? Krap. Dobra. Wszędzie szukamy pułapek. W
Wszędzie one mogą się znajdować. Okej, dobra, to jest jakaś dziura. Kolce wyglądają na dość ostre, by przebić kości. Ta. Jakaś dziura ofiarna. Czy skazańcza. Okej, i tutaj już są schody. Najniższy poziom. Dobra, ten poziom poszedł dosyć szybko. Więc jeżeli kolejne pójdą tak równie szybko, to już niedługo skończymy bezkresne ścieżki. I wrócimy z powrotem do zadania głównego, czyli... czy jak to się nazywała ta miejscówka? Tak, teraz chyba nie sprawdzę. Wyspę Pochówków, czy jak tam się nazywało? Okej, dobra. Na tym następnym odcinku zwiedzamy dalej bezkresne ścieżki i zobaczymy, co tutaj znajdziemy. Dziękuję wszystkim za uwagę i do usłyszenia. Cześć!